Czy zgodziłabyś się na to, żeby wystąpić w Fort Boyard ze swoim partnerem, ponieważ w tym odcinku akurat nie, ale w poprzednich wiele, wiele par było i to daje takie fajne flow, czy jak na was wpłynie rywalizacja, jak na parę wpłynie rywalizacja? Bo przeciwnych stron. Najczęściej no, tak. Czad, no ja oczywiście, żebym się zgodziła i byłoby to fajne, no, śmieszne. Nie, to śmieszne, fajne i jeszcze byśmy się pokłócili na pewno w międzyczasie. Czyli już trochę za późno można było zaproponować. Myślałem, że powiesz, że ewentualnie nie, bo po prostu nie chciałabyś być może być tak bardzo na widoku. Nie, z Mariuszem akurat, bo z Michałem bym nie chciała rywalizować, jak mam być szczera. Z Mariuszem tak. Czym się różnią akurat w tego typu scence? Nie no, Mariusz jest sportowcem, przyzwyczajony jest do rywalizacji. Umie przegrywać? Michał jest gwiazdą, lubi wygrywać. Jakie jeszcze przygody spotkało Dominika, zobaczycie na Viaplay już jesienią. Chciałbym cię zapytać też o to, pogratulować najpierw zaręczyn i czy w związku z tym masz jakiś taki pomysł, jak miałby wyglądać ten twój najpiękniejszy dzień w życiu? Słuchaj, trudne pytanie, nie? Bo ja w sumie jestem podwójną rozwódką. Ale może też czego nie chcesz. Tak, właśnie wiem, czego nie chcę. Wiem, jak chciałabym, chociaż kurczę, wiesz co, dzisiaj mi trochę się może zmieniło, bo może byśmy jakiś hardkorowy ślub zrobili. Zobaczymy. Jest to taka jakby faktycznie sfera planów, że jeszcze dokładnie nic nie wiadomo. Czy masz na przykład jakiś taki termin, że kurczę, chciałabym to zrobić po tych ciężkich czasach, kiedy mieliśmy COVID, kiedy byliśmy zamknięci w domu. Jest też fantastyczna okazja, by spotkać się z bliskimi, pocelebrować chociażby miłość. No, powiem tak, że są to bliższe plany niż dalsze. Taka tajemnica będzie. Tak.